Do napadu w jednym z mieszkań na osiedlu przy ulicy Chopina doszło 9 czerwca. Jak już informowaliśmy, przestępcy weszli do mieszkania, podając się za policjantów, skrępowali przebywającą tam kobietę, po czym skradli pieniądze i biżuterię o wartości przekraczającej 1 000 000 złotych. Za pomoc w znalezieniu skradzionych pieniędzy i przedmiotów Rutkowski wyznaczył nagrodę w wysokości 10 tysięcy euro. Trauma, brak wsparcia psychologa oraz niedostateczny poziom komunikacji z prowadzącymi postępowanie śledczymi spowodowały, że zaatakowana przez bandytów kobieta, pani Anna, zwróciła się z prośbą o pomoc do Krzysztofa Rutkowskiego. Jego biuro detektywistyczne bez problemu dotarło do zapisu z monitoringu działającego na suwalskim osiedlu. Nagranie przeanalizowano, okazano ofierze napaści i opublikowano też w internecie, by zespoły wsparciem ustalić personalia napastników. Pomimo tego, że na prośbę podlaskiej policji oraz prokuratora prowadzącego sprawę publikację po krótkim czasie wycofano, prywatni detektywi już następnego dnia posiedli wiedzę pozwalającą na sporządzenie listy osób powiązanych ze sprawą napadu i przekazali ją organom ścigania. Co do sprawców, my mamy pewność. Sprawców przekazaliśmy, tak jak Państwu powiedziałem i przedstawiłem w notatce, 17 czerwca oczywiście komendzie, funkcjonariuszom komendy wojewódzkiej policji w Białymstoku do informacji oczywiście naczelnika drugiego komisariatu policji, do naczelnika Wydziału Kryminalnego drugiego komisariatu policji Łódź Bałuty, ponieważ ten również bardzo zaangażował się w tę sprawę. Sądzę, że Ania została przyjęta i tak jak mi powiedziała, że została potraktowana bardzo ładnie przez policję. Nabrała tak jakby takiego zaufania i ciepła ze strony policji, które otrzymała w Łodzi. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w poniedziałek doszło do zatrzymania osoby mogącej wnieść nowe informacje potrzebne do rozwikłania sprawy. Policja pytana o ewentualne zatrzymania sprawców informuje ustami rzecznika prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, że do tej pory do żadnego aresztowania któregoś ze sprawców nie doszło. W imieniu pokrzywdzonej wypowiedział się jej pełnomocnik, suwalski adwokat, mecenas Miłosz Sadowski. W imieniu pani Ani i jej najbliższej rodziny chcieliśmy panu Krzysztofowi bardzo podziękować za dotychczasowe działania. Te działania wspólnie z organami ścigania spowodowały dynamikę postępowania przygotowawczego i proszę Państwa, możemy się spodziewać informacji niebawem, że w sprawie nic więcej na ten moment niestety nie możemy powiedzieć, natomiast śledztwo przebiega z właściwą dynamiką, żeby nie było wątpliwości. Śledztwo postępowania przygotowawcze w Polsce prowadzi policja, najczęściej pod nadzorem prokuratury bądź sama prokuratura i tutaj policja prokuratora swoją pracę wykonywała. Natomiast pani Anna, czując się niejako też zagubiona w całej sytuacji, pani Ani nie dostawała wszystkich informacji dla niej istotnych, niezbędnych i czując się też w głębokiej traumie, nie mogą mieć z jakąkolwiek tutaj taką pomoc i empatię bezpośrednio do niej kierowaną, bez pomocy psychologa, bez pomocy specjalistów. Podjęła decyzję o tym, żeby zwrócić się o pomoc do firmy pana Krzysztofa. Tą pomoc uzyskała i zostały od razu podjęte konkretne działania, o których dzisiaj na tej konferencji pan Krzysztof wspomniał. To nie było tak, że utrata czy brak zaufania do organów ścigania, tylko po prostu skorzystanie z możliwości, którą pan Krzysztof od wielu lat oferuje. Skorzystała z tej pomocy, jej decyzja suwerenna i autonomiczna. Ponieważ od pierwszych chwil śledztwa, mającego na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia oraz ustalenie i zatrzymanie sprawców, policja zasłaniając się dobrem postępowania odmawiała udzielania jakichkolwiek informacji na jego temat. Zaczęły się rodzić wątpliwości co do efektywności pracy funkcjonariuszy. Kolejne pytania powstawały w sprawie zapisu monitoringu. Dlaczego nie został upubliczniony przez kryminalnych, co mogłoby się przyczynić do szybszego ustalenia sprawców? Spekulacje podsycił również nieformalny wniosek do Rutkowskiego, w którym, jak on sam to określił, poproszono go o zamknięcie dostępu do umieszczonego w internecie nagrania z osiedlowych kamer. Dokonałem i zrobiłem
to, o co poproszono mnie ze strony policji, bez oficjalnego pisma. Ponieważ pan również musi wziąć pod uwagę fakt, że ja jestem również dziennikarzem śledczym telewizji Patriot24.net i mam umocowania do tego takie, że mógłbym powiedzieć, bardzo proszę, pan prokurator napisze wniosek do telewizji o zdjęcie tego. I zanim ten wniosek by dotarł, a był piątek tak zwanego długiego weekendu, zanim by dotarł do redaktora naczelnego telewizji Patriot24, zrobiłby się poniedziałek. Oczywiście zdjęlibyśmy to na taką prośbę, ale my zrobiliśmy to na prośbę telefoniczną. Jeżeli policja uznała i prokuratura, że ma w tym cel, my oczywiście to robimy. Ale musicie państwo zrozumieć, że wszelkiego rodzaju emitowania materiałów, zapisów, proszę zauważyć, przypadek zaginionej Iwony Wieczorek. Monitorowaliśmy, tę sprawę prowadziliśmy i monitoringi zostały przekazane. Pierwsze monitoringi przez nas. Nikt nie miał żadnych zastrzeżeń do emisji tych monitoringów. Mężczyzna słynny z ręcznikiem, który szedł za Iwoną Wieczorek przy przejściu numer 63 w Gdańsku. Proszę państwa, nikt nie miał nic przeciwko temu. Nikt nie miał nic przeciwko temu. Była to również nasz monitoring, który został opublikowany. Proszę zauważyć, sprawa Ewy Tylman. Droga przejścia Ewy Tylman, która była z, również z naszych zapisów i podejrzany Adam Z, również z naszych zapisów, który był podejrzewany, a my zbiliśmy również pewnego rodzaju teorię policji i prokuratury, że miał utopić Ewę Tylman, ponieważ miał wejść za nią do warty. Oczywiście okazało się, że buty, które zostały doskonale zapisane i zarejestrowane na monitoringu stacji paliw Lotos w Poznaniu, były idealnie czyste. Czyli nie mógł wejść w błoto i nie mógł jej wepchnąć. Oczywiście sąd okręgowy uniewinnił, jak pan wie, Adama Z. I są to przypadki, gdzie monitoring pokazuje bardzo dużo. I czy emitować, czy nie? Oczywiście. Ktoś może powiedzieć, my nie chcemy emitować, bo my się boimy, że sprawcy spalą swoje ubrania. To przepraszam bardzo, czy po napadzie sprawca nie wie, jak był ubrany i nawet mikroelementy, które pozostawia na swoim ubraniu, czy przy porwaniu, czy przy napadzie nie zostają, to pan uważa, że co, sprawca jest na tyle głupi, że nie niszczy ubrań, w których brał udział? Oczywiście, że niszczy. W środę podinspektor Tomasz Krupa, oficer prasowy podlaskiej policji, nadal odmawiał udzielenia jakichkolwiek informacji o tej sprawie, o czynnościach procesowych i operacyjnych podejmowanych przez śledczych i nadal uzasadniał to dobrem postępowania.